Najnowsze wyniki barometru zawodów wskazują na deficyt wśród 29 zawodów. 12 z nich wpisuje się w kategorię, którą można ogólnie określić jako fachowcy. Jeśli chodzi o przemysł i rynek budowlany, są to m.in. cieśle, stolarze, dekarze, blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, pracownicy robót wykończeniowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych. Deficyt fachowców w polskiej gospodarce jest faktem. I ma on twarz przede wszystkim budowlańca, mówiąc w nieco żartobliwy sposób. W branży budowlanej najbardziej brakuje nam pracowników wykwalifikowanych w bardzo szerokim przekroju zawodowym. No bo są to i cieśle, i to są spawacze, i to są elektrycy. A znowu w ramach jeszcze cieśli, czy w ramach elektryka, czy w ramach spawacza można by wyróżnić poszczególne podkategorie. A generalnie sama budowlanka to jest, jak to mawiają nasi przedsiębiorcy właśnie w tej branży, jeden wielki niedobór dobrych pracowników. Biorąc pod uwagę zmianę, która występuje w sektorze motoryzacji, odpowiadającego za 8% PKB kraju, to będziemy potrzebowali fachowców praktycznie w każdej dziedzinie, od najniższego szczebla pracowniczego po menadżerów, dyrektorów, jak też po programistów, ponieważ pojazdy elektryczne to nie jest tylko sam pojazd, to jest oprogramowanie, to jest cała technologia na nowo tworzona, to jest bateria, która wymaga wytworzenia i co ważne, my jako Polska możemy wiele na tym zyskać, ponieważ już w tym momencie jesteśmy jednym z liderów europejskich, jeżeli chodzi o produkcję baterii do samochodów elektrycznych. I co ważne, kluczowe jest to, żeby tą pozycję naszą, którą wypracowaliśmy do tej pory, utrzymać, a nawet ją rozwinąć. To, żeby Polska była wybierana w pierwszej kolejności przez firmy działające w sektorze elektromobilności, to na naszej ziemi były stawiane fabryki do wytwarzania części czy podzespołów, a nawet oprogramowania do tych pojazdów. To jest kluczowe, ponieważ elektromobilność może stanowić jeden z kluczowych czynników w przypadku naszego kraju i odpowiadać za nawet 5% PKB Polski. Oceniając perspektywy polskiego rynku pracy, a nawet nie tylko perspektywy, czyli to, jak ten rynek pracy będzie wyglądał w średnim i długim okresie, ale dzień dzisiejszy, łatwo dostrzec, że mamy dwa bardzo poważne problemy związane z tym rynkiem pracy. Pierwszy to jest problem, który rzeczywiście będzie dotykał go w długim okresie, czyli to są kwestie demograficzne. Rośnie liczba ludzi, którzy będą w wieku poprodukcyjnym. Bardzo ciężko będzie wydłużyć okres pracy, bo rządzący obecnie politycy Platformy doskonale pamiętają, jak się skończyła poprzednia próba wydłużenia wieku emerytalnego. Pewnie będą się musieli z tym zmierzyć, ale odsuwają to na razie stopą na kolejne lata. W związku z czym to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, brakuje nam ludzi, którzy posiadają wykształcenie niezbędne do prowadzenia, jak mówimy fachowcy, to możemy od razu powiedzieć prac w budowlance. Niedobór miejsc pracy w branży budowlanej na poziomie ogólnopolskim może sięgnąć nawet 100 tysięcy etatów. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju budownictwa jednym z kluczowych problemów, z jakim boryka się branża, jest deficyt wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza doświadczonych projektantów. W kontekście coraz bardziej zaawansowanych technologii i nowych materiałów, jednym z obszarów, gdzie brak specjalistów jest szczególnie odczuwalny, można wymienić projektowanie konstrukcji betonowych zbrojeniem niemetalicznym, kompozytowym. Jak zwykle istnieje kilka przyczyn, dla których tych fachowców brak. Z rozmaitych dziedzin, chwilowo nie wchodząc, nie dzieląc ich na poszczególne segmenty gospodarki. Najważniejszym z nich i najbardziej oczywistym chyba dla większości są wynagrodzenia. Dobry fachowiec się ceni. O tym wie każdy, ale dobry fachowiec ma naprawdę duże możliwości alternatywy pracy za granicą, legalnej pracy za granicą. Jeśli chodzi o, nazwijmy to, fachowców zbliżonych do prac fizycznych, bo to, tak to można by określić, czy na przykład w budownictwie, to oferty z krajów zachodnich, tutaj już powiedzmy sobie bardziej szczegółowo z Niemiec i ze Skandynawii, średnio o 4-5 razy przebijają stawki polskie, podczas gdy koszty życia są już o wiele bardziej porównywalne do tego, co mamy tutaj.
kwestia, dlaczego nie ma fachowców, to jest fakt, że to jest nowa gałąź, która się tworzy. Łańcuchy dostaw są tworzone praktycznie od zera, ponieważ elektromobilność już wkroczyła, ale teraz o wiele mocniej wkracza w ten sektor motoryzacji, biorąc pod uwagę choćby fakt, że w Unii Europejskiej pojazdy elektryczne stanowią już 15% udziału w rynku, więc ten rynek się generuje, a tym samym nowi specjaliści są potrzebni. Dlatego my jako organizacja też staramy się wspierać zarówno uczelnie, jak i też każdy podmiot, który chce kształcić no, przyszłe kadry i wspieramy ich naszym eksperckim oczywiście tutaj głosem, co można zrobić. Oczywiście też staramy się edukować, ile możemy, a do tego oczywiście producenci pojazdów oraz firmy działające w tym sektorze też oczywiście szkolą swoich pracowników, ponieważ jest już w tym momencie przecież jest sieć serwisowa tych pojazdów i ci eksperci są, pojawiają się, tylko po prostu będziemy potrzebowali ich więcej. Ale uczelnie w Polsce już wprowadzają na przykład dedykowane kierunki elektromobilności i studenci chętnie wybierają. To mieliśmy ostatnio nawet okazję na takim wykładzie gościnnie uczestniczyć, więc widzimy to zainteresowanie również u tego przyszłego pokolenia pracowników. Oczywiście korzenie tej obecnej sytuacji, czyli tego deficytu sięgającego 100 tysięcy pracowników, sięgają jeszcze lat 90. i tego głębokiego zwrotu w polskim systemie edukacyjnym, który z jednej strony wynikał z czynników, nazwijmy to, podażowych, a z drugich popytowych. Bo popytowe to był ten gigantyczny zwrot w kierunku wyższej edukacji. Ja przypomnę tylko, że w PRL-u na studia szło około 7% każdego rocznika młodych ludzi. Obecnie na studia idzie około 50% każdego rocznika. Ja dodam tylko, żebyśmy sobie to jakby osadzili w kontekście, że w Niemczech, w gospodarce, w której znacznie więcej wydaje się na przykład na badania i rozwój, na studia idzie około 20% każdego rocznika. I to jest po pierwsze, zachłysnęliśmy się studiami, no też trochę tak było, że pracodawcy oczekiwali tych studiów nawet na stanowiskach, na których nie miało to żadnego uzasadnienia, no bo niby właściwie dlaczego sprzedawca, nawet jeżeli to jest człowiek, który jeździ samochodem i oferuje do sprzedaży jakieś produkty, czyli taki typowy reprezentant handlowy, ma mieć właściwie studia, po co mu są te studia potrzebne. No ale jak można było żądać, a przez wiele lat można było stawiać tego typu wymagania i żądać wyższego wykształcenia, no to pracodawcy żądali tego typu wykształcenia. Z drugiej strony no, mieliśmy całkowitą zapaść szkolnictwa zawodowego, czy jak to się teraz mówi, branżowego. Szkoły branżowe upadały, szkoły przyzakładowe. Eksperci z rynku pracy obawiają się, że niedobór rąk do pracy na budowach może stanowić jeden z największych gospodarczych problemów 2024 roku. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pod tytułem Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach, wynika, że niedobór wykwalifikowanych pracowników dotyka ponad 30% przedsiębiorstw sektora budowlanego. Z drugiej strony rozwój nowoczesnych technologii budowlanych nie zwalnia tempa. Jeżeli chodzi o kwestię, jak zwiększyć liczbę osób, oczywiście to jest zachęcać do tego, żeby osoby kształciły się w kierunku elektromobilności. Nie tylko przez fakt tego, że jest to trend w tym momencie na rynku, tylko przez to, że to jest przede wszystkim przyszłość w sektorze motoryzacji i szeroko pojętej motoryzacji. To jest szereg łańcuchów dostaw, gdzie eksperci będą potrzebni i ta praca po prostu będzie. Więc myślę, że to jest ta najważniejsza korzyść i to przekonuje osoby do tego, żeby podjąć czy studia, czy dodatkowe kursy, czy też po prostu interesować się albo skorzystać po prostu z dedykowanych programów, nawet w firmach, jeżeli takie są, żeby tą swoją wiedzę poszerzać o kwestie związane z elektromobilnością. Radzenie sobie z sytuacją, która oznacza deficyt czy braki na rynku pracy w określonych sektorach, jest bardzo trudne i mówiąc brutalnie, po prostu sobie z tym nie radzimy. Znaczy, no, radzimy sobie z tym tak, jak próbowały sobie radzić kraje Europy Zachodniej po II wojnie światowej, gdzie był deficyt rąk do pracy, ponieważ mężczyźni, szczególnie w Niemczech, no, po prostu zginęli na wojnie albo tkwili w obozach jenieckich i rąbali tajgę w Związku Radzieckim. I my próbujemy robić to samo, czyli ściągamy pracowników z zagranicy. A
Aby sprostać wyzwaniom związanym z niedoborem specjalistów, branża budowlana musi również szukać rozwiązań poza granicami kraju. Współpraca międzynarodowa oraz inwestycje, transfery wiedzy, a także technologii mogą okazać się podstawą do przyspieszenia procesu edukacji i szkolenia pracowników. Ponadto wsparcie finansowe z programów unijnych, takich jak KPO, może stanowić dodatkowy impuls do rozwoju.